January 18th, 1917. Emile, still bedridden, beseeched Anna to travel to San Miguel to find his daughter and share the sad news of Carl's death. Anna set off immediately. Tylko właśnie, że Anna jeszcze do końca nie wie, co tak naprawdę się stało. Że Karl podmienił te nieśmiertelniki. Czemu coś tutaj mogło? No nie. To był głupi pomysł. Teraz już przynajmniej wiem, że trzeba coś tam innego wykombinować. Będę potrzebował czegoś, czym będę mógł rzucić w nich. Okej, może ten kawałek drewna? No nie. Spróbuję gdzieś tam rzucić dalej, może po prostu to je odciągnie. No dokładnie. Tylko mi tu nie umieraj. Okej, no muszę się jakoś stąd po prostu wydostać. Widzę jakieś przebranie za kuniem. Czy to przebranie coś mi da? Exhausted, starving. Carl realized he'd never reach San Miguel. His strength fading. Destiny still had one more surprise in store. They were only about 20 miles from San Miguel when their hopes were again dashed. No i potrzebujemy koła. Okej, albo strażnik. Czy albo potrzebuję munduru wojskowego, albo policyjnego. Koło jest tak blisko. Hey,
Okej, okay, mam przebranie. Ale jeszcze profilaktycznie. No właśnie, tutaj będę potrzebował przebrania milicjanta, czy w zależności co to tam wtedy było. Okej, oni mnie jakoś przepuszczą. Sprawdźmy, co tutaj będzie się kryło. Okej, tu ewentualnie będę mógł się z powrotem przebrać za takiego kucharza jakby. Skrzynka z narzędziami jest na górze. Sprawdźmy to. Okej. Okay. Ty chcesz wino. Tylko problem w tym, że ten gość mnie nie przepuści. No właśnie. To nie będzie potrzebne. Znaczy, jak pies będzie miał, to mnie przepuści? No dokładnie. No mam. Okej. Idź sobie stąd. Tak naprawdę niewiele mi to dało. Chyba, że... Właśnie. Troszkę poplamiony strój, ale przynajmniej mam koło. Ale było tam jeszcze jedno pomieszczenie po lewej stronie totalnie, gdzie właśnie potrzebowałem tego przebrania, żeby się tam dostać. Okej, przyjdzie nam uciekać. Okej. W ten sposób widzę, że się... Wow. Czym to oni mnie gonią? Wow. Proszę nie taranować. Okej. Pozbyłem się.
Ten mój samochód też taki nie do końca. Już sprawny. O, właśnie. A, goddammit. Okej. To go troszkę spowolni. Lepszy jednak byłby widok. Schowane. Co to za rzucanie do ludzi granatami? A, goddammit, źle to zrobiłem. Bardzo źle to zrobiłem. Teraz będziesz rzucać granatami. Udało się. No, przestań strzelać. Okej. I znowu ten wielki czołg. Okej, już się pali. To już przynajmniej coś. Kurde. Jest niebezpiecznie blisko. A. Okej, te beczki trzeba będzie jakoś przetrwać. No właśnie. Mało czasu na reakcję jest. I to jest taki główny problem. Spadną najpierw te, a potem tu się przenoszę. Znowu te beczki. No nie, serio. Okej. Niech go to w końcu wysadzi. No dokładnie. San Miguel.